Ja dwóch w zasadzie w trzech kwestiach. Po pierwsze, chciałbym poprosić w kwestii przystanku przy szpitalu. Chciałem powiedzieć, że tam te przystanki będą zorganizować chociażby na ulicy Wąkowej lub Krzywy Koło, żeby to było w pobliżu szpitala Zielenie przy ulicy Cichej. Po drugie, chciałbym przypomnieć panu burmistrzowi, że to, jeśli się nie mylę, burmistrz miasta koordynuje przewozy pasażerskie na terenie miasta Lubartowa, to jest transport osobowy. To do kompetencji burmistrza należy. Jeżeli transport tanie kurs nie wykracza poza tereny gminy, o ile wiem, tak zwana jedynka, która jeździ na terenie miasta, jeździ tylko na terenie miasta i chyba to do miasta należy koordynowanie tego typu przyjazdów. Jeżeli nie, proszę mnie poprawić. Tak pamiętam, że to tak było do kompetencji najbliższego samorządu i prosimy ewentualnie o odwołanie, bo naprawdę jest bieżąca potrzeba do osób starszych, żeby ten transport w tym momencie sprawozować. Druga sprawa, to chciałbym poprosić pana burmistrza, władze miasta o to, żeby kupując kartki świąteczne, co roku są wysyłane przed świętami, ja wiem, w rządzie miasta, pomyśl o tych też, którzy własnoręcznie te karty wyrabiają, osoby potrzebujące, niepełnosprawne, mamy w Lubartowie takie organizacje, które tak robią. Chciałem przypomnieć, ale też państwo radnym, którzy takie karty jako instytucje wysyłają, prosiłbym też, żeby spojrzeć na to w ten sposób, to jest czasami jedyna możliwość jakby zarobienia środków do otrzymywanych zasiłków, które są bardzo niskie świadczeń. I trzecia rzecz, ja panie przewodniczący bardzo proszę, żebyśmy nie rozpatrywali dzisiaj tych wniosków, tych wezwań, które trafiły, dlatego że ja nie miałem możliwości jako radny się z tym zapoznać, przeanalizować, nie miałem możliwości wyrobić sobie zdania, no, przeprowadzić też własnej troszeczkę analizy prawnej. Moje zdanie tak części radny jest zwykle różne od zdania pana radcy prawnego, to jest normalne, co jest normalne i innych radnych. Także prosiłbym o to, żebyśmy mieli czas, no, zgodnie ze statutem, a powinniśmy mieć czas jako radni do przeanalizowania tego typu dokumentów, do przygotowania się do dyskusji, do po prostu podjęcia decyzji zgodnie z własnym sumieniem i z jak najlepszą wolą i wiedzą. Dziękuję. Dziękuję. W sprawie wolnych wniosków jeszcze ktoś?